Projekt Dolnośląski Inkubator Art Przedsiębiorczości etap drugi współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Zakończyły się prace budowlano-remontowe przy drugim etapie Dolnośląskiego Inkubatora Art Przedsiębiorczości w Bielawie. Zadanie to było wieloetapową inwestycją obejmującą przebudowę i modernizację obiektów poprzemysłowych położonych w Bielawie przy ulicy Piastowskiej po byłych zakładach włókienniczych Bielbaw. Pierwszy etap zakończony został w 2013 roku i w tym też roku pozyskano kolejne środki unijne na drugi etap inwestycji. Prace rozpoczęły się w czerwcu 2014 roku i objęły swoim zakresem zmianę funkcji użytkowych, zmianę podziałów pomieszczeń, wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych, elektrycznej, cieplnej, wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej. Zostało także wykonane docieplenie budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz zastosowano rekuperatory w systemach wentylacji mechanicznej. W rezultacie powstał nowoczesny budynek, w którym znajduje się duża dwupoziomowa sala wielofunkcyjna, mieszcząca około 300 widzów, umożliwiająca realizację przedstawień teatralnych, koncertów muzycznych, projekcje filmów w systemie 3D z dźwiękiem przestrzennym oraz organizację konferencji, wykładów i seminariów. Sala posiada dużą modyfikowalną scenę, profesjonalne oświetlenie sceniczne oraz nagłośnienie liniowe i przestrzenne. Całość jest spięta w zintegrowany system sterowany z reżyserki zlokalizowanej na szczycie widowni. Pomyślano także o pomieszczeniach, w których znajduje się zaplecze techniczne oraz garderoby. Obiekt w całości jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych. Zlokalizowano tam również 6 lokali produkcyjno-usługowych o zróżnicowanej powierzchni użytkowej, łącznie 250 m2. Był to bardzo długotrwały proces. Zresztą wszystkie projekty unijne charakteryzują się tym, że trwają długo. Od procesu projektowania, pozyskiwania dofinansowania, podpisywania stosownych umów, później przez realizację, po dzień dzisiejszy, kiedy możemy już pokazać ten obiekt. Dokładnie tak jak w poprzednich naszych remontowanych obiektach zostało wymienione wszystko. Zostały tylko ściany zewnętrzne i dach, który był remontowany trochę wcześniej. Przebudowaliśmy całą funkcję użytkową tego obiektu, stwarzając nowe możliwości. Wymieniane zostały wszystkie instalacje, no i zakupione bardzo profesjonalne wyposażenie. Takie obiekty owszem istnieją na Dolnym Śląsku jako centra kultury, natomiast to jest ewenement na Dolnym Śląsku. Wiem, że w Łodzi powstał podobny kompleks obiektów, który służy, ale też tylko i wyłącznie kultury. My przede wszystkim chcemy rozwijać kulturę poprzez przedsiębiorczość. Tu jest różnica tego projektu w stosunku do innych. Obiekt ten robi niesamowite wrażenie na wszystkich tych, którzy po raz pierwszy po przebudowie oglądają na nowo pomieszczenia. Ci, którzy tu przychodzą, ja nie ukrywam, że robię taki specyficzny, że wprowadzam ich właśnie od samej góry, więc oni wchodzą na najwyższy poziom teatru, wchodząc na salę mówią, to jest właśnie chyba najlepsza recenzja tego, co tu się zmieniło. Jest to niesamowite uczucie, naprawdę, kiedy przyszliśmy tutaj wszyscy pierwszy raz, to był ogromny szok, mamy się czym pochwalić. Uważam, że nasza scena jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Nagłośnienie, oświetlenie jest, no, wszystko niesamowite. Art Inkubator to nie tylko kino, ale również nowe technologie umożliwiające transmisję na żywo najważniejszych wydarzeń dziejących się na scenach całego świata. Kino jest również wyposażone w to, że możemy retransmitować koncerty, spektakle teatralne, czy to będzie Moskwa, Teatr Bolszoi, czy też Metropolitan Opera. Będzie można tutaj zobaczyć po prostu na żywo. Wartość projektu to kwota 5 400 000 zł brutto. Na jego realizację pozyskano dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Działanie 1.4 – infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie w kwocie 1 600 000 zł oraz zwrot podatku VAT w kwocie 1 miliona zł. Ponadto gmina Bielawa wsparła realizację inwestycji w kwocie 2,5 miliona zł.
złotych poprzez wykup udziałów w spółce. Pozostałe środki finansowe zabezpieczył inwestor, czyli Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego. Projekt Dolnośląskiego Inkubatora Art Przedsiębiorczości jest odpowiedzią lokalnego samorządu na niekorzystne zjawiska społeczno-gospodarcze mające miejsce w latach 2004-2008, a związane z upadkiem przemysłu bawełnianego stanowiącego w Bielawie w XX wieku monokulturę przemysłową. Po likwidacji Bielteksu i Bielbawu pracę straciło ponad 10 tysięcy osób, a poziom bezrobocia w mieście przekroczył 30%. Realizacja projektu ma się przyczynić do przyspieszenia endogenicznego rozwoju gospodarczego w sektorze kreatywnym, którego znaczący potencjał w Bielawie jest znany od wielu lat. Zgodnie ze strategią rozwoju miasta Bielawa na lata 2014-2020, kultura obok ekologii, turystyki i innowacji jest jedną z głównych działań aktywności społecznej, która ma pozytywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy.